przejść do naukowych wyjaśnień celów klimatycznych net zero, a następnie przejść do aspektów politycznych. Także jest to generalnie zamierzany kolaps i racjonowanie energii, następnie żywności, ściganie rolników za wykorzystywanie nawozów azotowych oraz ograniczenie swobody przemieszczania się. Na przykład właśnie ograniczanie latania samolotami, opodatkowanie wszystkich, którzy latają więcej niż raz w roku, te 15-minutowe miasta, to wszystko dzieje się po to, żeby zrealizować tutaj sowiecki plan. Więc pierwszy mój temat to jest naukowe podstawy zmiany klimatycznej. Chciałem tutaj udostępnić mój ekran i uruchomić prezentację. Czy widzą Państwo teraz mój slajd na ekranie? Jeszcze nie? A teraz? Niestety nadal nie. To jeszcze proszę o chwilę cierpliwości. No dobrze, teraz już powinno być wyświetlone, tak? Czy widać moją prezentację? Doskonale. Nazywam się Mark Morano. Komitet dla konstruktywnego jutra. Mam swój własny portal Climate Depot. Napisałam też w 2018 roku książkę na temat zielonego oszustwa. Dlaczego Zielony Ład jest gorszy niż wam się wydaje. I najnowsza książka nosi tytuł Globalny Reset. Pracowałam jako wysoki funkcjonariusz Senackiej Komisji do spraw środowiska i robót publicznych w Kongresie USA. I też organizowałam spotkania z Kevinem Sorbą, między innymi pisałem te książki, o których mówię, Zmiana klimatu, Wielki Reset, Zielone oszustwo. To tyle, jeśli chodzi o to, kim jestem. Nie jestem naukowcem, ale pracowałam z naukowcami, kiedy pracowałam w tej Senackiej Komisji. Razem z kolegą senatorem napisaliśmy raport w imieniu Partii Republikańskiej, w imieniu 400 naukowców, którzy nie zgadzali się z wiodącymi twierdzeniami na temat zmiany klimatu. Ogólnie tych naukowców było ponad 1000 potem. Naukowcy, którzy pracowali dla ONZ-u, a później zmienili zdanie o 180 stopni. Laureaci Nagrody Nobla, naprawdę wybitni naukowcy. W tej chwili przebywam w Wiedniu, w Austrii, na szczycie klimatycznym tu w Europie, gdzie dr John Clauser występuje. Jest to laureat Nagrody Nobla z 2022 roku w dziedzinie fizyki. Wczoraj miał swój wykład pan profesor i mówił właśnie o tej oszustwie. Jest całkowitym sceptykiem w tej materii, jeśli chodzi o te zmiany klimatu. Naukowiec z Princeton też opowiada o tym, takiej metaanalizie setek badań. Jest on świetnym znawcą efektu cieplarnianego na całym świecie. Mamy też izraelskiego naukowca Neil Shabir, naukowcy z Holandii, wielu innych części świata, Harvard, Smithsonian. I oni wszyscy mówią jednym głosem, zmiana klimatu to oszustwo, które wykorzystuje się do kontroli ludności świata. Tu historia geologiczna Ziemi. Po pierwsze, jak słyszymy coś takiego, że to jest bezprecedensowe zjawisko pogodowe, albo poziom dwutlenku węgla nie był tak wysoki, rekordowo wysoki poziom, od milionów lat tego nie było, to w ujęciu naukowym tak naprawdę jesteśmy na etapie głodu CO2. Dane geologiczne mówią nam, że epoka lodowcowa była wtedy, kiedy było 2000 cząsteczek CO2 na milion. W danych też widzimy, że było tego o wiele więcej. Także dzisiejszy poziom jest dużo, dużo niższy. 20 razy więcej było dwutlenku węgla niegdyś niż jest dzisiaj. Były takie epoki. Także dwutlenek węgla, to co my wydychamy, tak, z siebie wdychamy tlen, wydychamy dwutlenek węgla, to nie jest to pokrętło, które kontroluje klimat. Wielu z Państwa będzie tutaj pozna ten wykres, to z firmy Al Gore, niewygodna prawda.
zobaczcie Państwo, poziom CO2 przez setki tysięcy lat, te rdzenie arktyczne, które były badane. I tam mamy tak pokazane, że dzisiaj dwutlenek węgla jest na bardzo wysokim poziomie. Tymczasem Al Gore niestety nie pokazał Państwu tego, że to jest wybiórcze. Wybiórcze, fragmentaryczne. Specjalnie wybrał takie momenty w historii, które pasowały do jego tezy. Gdyby intelektualnie i naukowo był uczciwy Al Gore, to pokazałby Państwu taki wykres. I ten wykres, drodzy Państwo, to jest historia geologiczna Ziemi. Jak Państwo widzą, tu kiedy Al Gore wchodzi na drabinę, żeby nas wystraszyć, to Ziemia się z tego wręcz może śmiać, bo w historii geologicznej nie byliśmy, nie było nawet momentów, które, znaczy było wiele gorzej w cudzysłowie niż jest dzisiaj. Tymczasem powtarzają te kłamstwa, że czegoś takiego nigdy wcześniej nie było, to jest bezprecedensowy poziom i tak dalej. W moim filmie Climate Hustle pokazuje ten wykres. To jest bardzo wiarygodne odwzorowanie w historii geologicznej Ziemi, czyli to, kiedy Al Gore wchodzi na drabinę i pokazuje, że to jest ten szczyt. Nieprawda. Były o wiele większe szczyty w przeszłości, nawet nie z 10% tego, co było kiedyś w różnych momentach historii Ziemi. A teraz wracajmy do działań rządu amerykańskiego. To jest oficjalny wykres rządu USA, który pokazuje, że wzrost temperatury na Ziemi w tej chwili następuje. I zobaczcie Państwo, nawet administracja Joe Bidena teraz w USA posługuje się tym wykresem. Nie są w stanie temu zaprzeczyć. To jest obiektywna historia temperatur na Ziemi. Ostatnie 500 milionów lat i spójrzcie Państwo, w tej chwili jesteśmy w etapie wręcz polarnym. Mówimy tu o specjalistach do spraw oceanu i atmosfery. W tej chwili żyjemy w niemal najzimniejszej erze. 90% historii Ziemi było tak ciepło, że nie było w ogóle pokrywy lądowej ani na biegunie północnym, ani na biegunie południowym. W tej chwili mamy tam te pokrywy lodowe na obu. Tak samo jeśli chodzi o poziom dwutlenku węgla. Obecnie jest niższy niż w wielu innych okresach historii Ziemi. Czy ONZ o tym mówi? Kiedyś przyznawali to. To jest pierwszy wykres roku 90. tej Międzynarodowej Komisji do Spraw Zmian Klimatu. I tam mamy ten okres ocieplenia średniowiecznego. Wtedy było dużo cieplej niż jest dzisiaj. I to nie tylko wystarczy powiedzieć cieplej, było znacznie cieplej. I to jest ten pierwszy raport ONZ-u z 90. roku. A ciekawe, czy Państwo wiedzą, co się stało później. Nie wiem, czy wiecie, może nie, ale właśnie IPCC, czyli Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, którzy wiedzą, że jest taki prawdziwy złoty standard. Otóż nie, to jest tombak, a nie złoto. W roku 89 powstał ten zespół. Mieli badać, jak dwutlenek węgla wpływa na klimat. Uważali, że właśnie tlenek węgla jest winny wszystkiemu. Gdyby powiedzieli, że tak nie jest, to zaprzeczyliby własnemu statusowi, tak? W ogóle zaprzeczyliby sensowi swojej działalności. Także Międzynarodowy Zespół tak naprawdę nie działa po to, żeby ratować planetę, tylko po to, żeby pomagać międzynarodowym rządom. Skoro przekonają nas, że to dwutlenek węgla jest winien, to w takim razie poprosimy ich rozwiązanie. Jakie jest rozwiązanie? Coroczne spotkania, coroczne szczyty, porozumienie paryskie, protokół z Kioto. I będą się wtrącać w działania krajów na całym świecie. Byłem na 19 z ostatnich 20 szczytów klimatycznych ONZ. Byłem na 19, jak mówię, więc mam doświadczenie z pierwszej ręki. W roku 1990 pokazali to okres średniowieczny, kiedy było dużo cieplej niż dzisiaj. I gdy pracowałem w Senacie, to naukowcy zeznali, że do połowy lat 90. to, co ONZ przyznał w tym pierwszym raporcie, później już stało się dla nich bardzo niewygodne. To była niewygodna prawda, bo to szło wbrew ich tezom. Także naukowcy ONZ zaczęli takie działania lobbyingowe, żeby pozbyć się tej informacji o średniowiecznym okresie wysokiej temperatury. Geologowie, inni naukowcy pod przysięgą zeznali w Senacie, że naukowcy z ONZ-u próbowali ich przekonać, żeby ten wykres usunąć. Wyobraźcie sobie Państwo, że nawet kilka lat później, do roku 99, ONZ wymazał ten wykres
i przepisał, napisał na nowo historię Ziemi.